Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Święty Paweł zwraca uwagę na podwójny problem w Koryncie. Otóż z jednej strony zauważa, że jest jakieś zgorszenie, konkretny grzech, ktoś żyje z żoną swego ojca. Ale jednocześnie z drugiej strony jest Pobłażanie. Wspólnota jakoś, jakoś nie potrafi na to zareagować, trochę jakby dawała przyzwolenie. I gdybyśmy tak się mieli zapytać, co Pawła bardziej oburza grzech czy ta pobłażliwość, to wydaje się, tak czytając list, że jednak ta pobłażliwość, brak reakcji na grzech. I myślę, że to może być dla nas takim wezwaniem, do takiego przyjrzenia się, jaka jest moja reakcja na grzech. Taka pierwsza, czy to jest jakiś, może, smutek, złość, czy może jakieś takie szukanie usprawiedliwienia? No, w końcu to takie jest, nie było nic takiego strasznego, nikomu nie szkodzę, no dajcie spokój, wszyscy tak żyją, czy jakaś taka próba, próba poważliwości? I myślę, badajmy się i szukajmy, co w naszym sercu się najpierw pojawia, ponieważ no, Święty Paweł chce pobudzić swoich słuchaczy do tego, żeby jednak reakcją na grzech była jakaś niezgoda, było jakieś takie postawienie granicy i z jednoczesnym wołaniem do Boga, o pomoc, żeby nas z grzechów, przeróżnych naszych grzechów wydwalał. Święty Łukasz maluje przed nami kolejny, czwarty już szabat. Przy czym tym razem scena rozgrywa się w synagodze. Widzimy Jezusa, który przyszedł do synagogi, miejsca słuchania Boga. I posłuszeństwa Bogu, ale też widzimy faryzeuszów, którzy wkradają się do tego miejsca nie po to, aby słuchać Boga, ale by śledzić Chrystusa, by go szpiegować. Trzecim bohaterem jest człowiek z łzkłą ręką. Człowiek, który można powiedzieć, tęskni za zrobieniem czegoś, za jakimś dobrem, ale nie ma mocy, nie ma siły, żeby to wykonać. Warto sobie na przykład uświadomić takie momenty prokrastynacji, które były w naszym życiu, czyli takie, gdy wiedzieliśmy, co powinniśmy robić, ale z niezrozumiałych dla nas samych przyczyn nie potrafiliśmy się za to zabrać. Święty Paweł opisuje taki stan, mówiąc: Nieszczęsny ja człowiek, nie czynię dobra, którego chcę. I w tej perspektywy widać, jak bardzo beznadziejnym było to staranie faryzeuszów, aby wszystko zachować, wszystkie przykazania, wszystkie nakazy, zakazy, żeby co do joty wypełnić prawo. Ponieważ ten człowiek z usłą ręką być może znał całe prawo, być może doskonale wiedział, co robić, czego nie robić, ale nie miał w sobie siły, nie miał mocy. Jego prawa ręka, czyli moc, czyli to, co symbolizowało zdolność do działania, była uschła. On był niezdolny do jakiegokolwiek działania, w związku z czym jego zakazy i nakazy w stosunku do niego nie miały trochę sensu. W centrum świata faryzeuszów stał taki Bóg, który chciał doskonałości moralnej i rytualnej, który chciał zachowywania przepisów. Natomiast pan Jezus, który wchodzi do synagogi, robi przewrót kopernikański. Taki arebur. To znaczy faryzeusze patrzyli na Boga, który jest właśnie taki sztywny, twardy, wymagający, a pan Jezus mówi do człowieka z usłoną ręką: "Stań pośrodku synagogi. Mówi: Ty jesteś centrum. Ty jesteś adresatem Bożej miłości. Ty jesteś centrum tego domu Bożego, synagogi, tego świata Bożego, ponieważ człowiek został stworzony do życia, a nie do śmierci. Chrystus chce obdarzyć go miłością. Dlatego mówi do człowieka z usłą ręką: Stań po środku i wyciągnij rękę. A gdy mówi: Wstań, to używa słowa. Które w Grece oznacza zmartwychwstanie, nawiązując do tego, że zaprasza tego człowieka do nowego życia. Bo Jezu, dla Jezusa nie chodziło o to, że człowiek miał zasłużyć na łaskę Boga, tylko miłość Boga nie przejmowała się kalkulacjami faryzeuszów, ich obliczeniami, ich rygoryzmem, tylko była mocniejsza od śmierci, była mocniejsza od choroby, od niemocy, która była. W tym człowieku, który miał uschłą rękę. Nic zatem dziwnego, że strażnicy ortodoksji, e, którzy zobaczyli cud Jezusa, wpadli w szał, wpadli, wkurzyli się strasznie. Nawet nie o to chodziło, że Pan Jezus uzdrowił w szabat, ale takie działanie Pana Jezusa rozwalało ich, ich świat. E, miłość Boga, troska o człowieka, pochylenie się nad tym, który był pozbawiony mocy. Sprawiały, że ich martwe przepisy straciły znaczenie, dlatego, dlatego tak bardzo się wkurzyli. A jest to cała ta, ta sytuacja, bardzo nam pokazuje, że Bóg nie troszczy się o kalkulacje, ale chce za darmo przywracać nas do działania, do nowego życia. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.